Derby Małopolski na remis. Przy komplecie publiczności na stadionie w Niecieczy padł wynik 1-1. Termalika pierwsza zdobyła prowadzenie po bramce Dariusza Jareckiego w 56 minucie. Goście z Krakowa zdołali wyrównać w 76 minucie. Strzelcem bramki dla pasów był Erik Jędryszek. Na pewno nikt przed meczem nie myślał, że postawimy się w taki sposób Krakowi. Myślę, że graliśmy dobrą piłkę i na pewno do straty bramki i przez nas wyglądało to naprawdę dobrze. No później wiadomo, troszeczkę musieliśmy z tyłu uważać, żeby nic nie wpadło więcej, bo Krakowia no, potrafi grać piłkę. No, ma zespół w przodzie bardzo kreatywny i musieliśmy bronić nawet tego remisu. W tabeli Ekstraklasy Termalika plasuje się na 13 miejscu z 25 punktami. Krakowia jest na trzecim miejscu i na swoim koncie ma już 40 punktów. Na zakończenie 23 kolejki Wisła Kraków zmierzy się dziś z Górnikiem Łęczna. SPR Tarnów przegrał w wyjazdowym spotkaniu z KS SPR Końskie 32-26. Do przerwy Tarnowianie przegrywali z gospodarzami 17-10. Po tym spotkaniu SPR Tarnów w tabeli pierwszej ligi grupy B jest na 8 miejscu z 14 punktami na koncie. Drużyna z Końskich ma 2 punkty mniej i plasuje się na 11 miejscu. Za tydzień tarnowscy szczypiorniści zagrają bardzo ważny derbowy pojedynek z MTS-em Chrzanów. Bez większego trudu poradziły sobie siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów, które pokonały Sokół Zator 3-0. W ostatnim meczu rundy zasadniczej Tarnowianki wygrywały sety 25-9, 25-18 i 25-15. Sokół Zator to ostatnia drużyna w tabeli. Grupa Azoty PWSZ Tarnów zajęła trzecie miejsce i teraz stoczy walkę o awans do pierwszej ligi w rundzie play-off. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.